dobrym zwyczajem i w dobrym tonie byłoby zacząć od utworzenia repozytorium i wgrania tego repozytorium na GitHuba. I wtedy będziemy mogli dalej już na spokojnie, już się później tym nie martwić. Ja będę używał GitHub desktopa do tego. Możecie używać, jeżeli w kodzie macie tutaj ikonkę od Gita, to też możecie tego użyć. Nie wiem, w zależności czy macie w kodzie Gita czy nie, możecie nie mieć też zainstalowanego samego Gita na komputerze. Więc raczej, jeżeli nie używaliście tego, to proponuję GitHub desktop. Ja sobie utworzę nowe repozytorium. Nazwę sobie przychodnia i umieszczę je tutaj akurat w waszym podkatalogu, bo ja mam tutaj straszny śmietnik w Xampie. Wy jesteście, nie wiem, czy ktoś z państwa kojarzy grupa PAM 2021? Dobrze myślę? Nie wiem, czy w ogóle znany wam jest ten skrót. Readme sobie wrzucimy, ignora, licencję możemy na razie odpuścić. Create. I proponuję teraz, żebyście państwo, znaczy inaczej, ja będę robił, jak ktoś będzie miał problem, to niech zasygnalizuje, ja zatrzymam na chwilę, podejdę, nie ma problemu. On teraz mi się troszeczkę tutaj zbulwersuje pewnie, bo ten folder już istnieje, chociaż nie, przychodnia nie istnieje, nie powinien tutaj zrobić mi jakiegoś problemu. Okej. I publikujemy, musiałem anulować, nie wiem czemu, ale działa, w sensie na liście repozytoriów się pokazało i publikuję od razu na GitHubie, nie zaznaczam prywatnego repo. Ja tam potem wrzucę gdzieś państwu to repozytorium też. A zestartuję go, bo on się zaktualizował. Dobra, i teraz tak. Żeby sobie przyspieszyć pracę, ja zaimportuję sobie Bootstrapa, żebym nie musiał się martwić w jakieś layoutowe rzeczy, czy to poprawnie się renderuje i tak dalej. Myślę, że użyjemy Smarty. Czy było Smarty w tym formularzu logowania? Były, dobra, to ok, to jest jedna technologia, której możemy użyć i poza tym PHP i łącznik z bazą danych. Dobra, i teraz tak. Ok, stwórzmy sobie nowy plik. Indeks PHP. I teraz my będziemy. Plan jest taki, żeby to do pewnego stopnia organicznie powstawało. To znaczy, ja nie będę tego od razu pisał tak, jak powiedzmy w standardzie. Nie ten folder. Teraz jest ok. Nie będę tego od razu pisał w standardzie takim typowo programistycznym, że tak powiem, produkcyjnym, tylko będziemy to troszeczkę sobie prototypować. Będziemy po drodze refactoring kodu robić i jakoś to porządkować i to wszystko gdzieś tam organicznie będzie nam rosło. A myślę, że jest to najskuteczniejszy sposób, że tak powiem, przyswajania takiej wiedzy. Więc ja sobie do tego indeks PHP na razie, potem to zostanie przeniesione do templatek Smarty, na razie sobie zaimportuję tutaj minimalny szablon HTML-a 5 z, przy użyciu emeta w kodzie. I teraz tak, czyli rozumiem, robimy rejestrację. Chciałem pomyśleć, co nam będzie potrzebne. Mam jakiegoś markera, chociaż i tak nie będzie tablicy, to inaczej to zrobimy. Co nam będzie potrzebne? Będzie nam potrzebna tablica jakaś w bazie danych, na pewno, która będzie przechowywała pacjentów. To jest pierwsza rzecz. Jeżeli chcemy pacjenta rejestrować na wizytę, to po pierwsze musimy mieć pacjenta. A po drugie, będzie nam na pewno potrzebna druga tablica w bazie danych, która będzie przechowywała terminy wizyt i przypisanych do nich pacjentów. To jest takie już kompletne minimum, tak? Teraz dalej. Pacjent jest zapisany na jakąś godzinę, ale do kogoś, czyli do jakiegoś lekarza, więc trzecia tabela, tym razem z lekarzami, a i ewentualnie czwarta tabela z gabinetem, chociaż to już tam troszeczkę... Znaczy, no bo tu jedną tabelą łączącą, plan jest taki, żeby tabela łącząca to wszystko to była tabela wizyta. Tabela wizyta ma zawierać datę wizyty, to, czyli
pacjenta, do kogo, czyli lekarza, i to jest jeden wiersz. Tak? Można do tego dodać gabinet na przykład. I ona będzie spajać ze sobą wszystkie całe te tabele tak zwane spółkowe, czyli tabela pacjent, będzie tylko imię, nazwisko, PESEL, cokolwiek, tak? Lekarz, imię, nazwisko na przykład i tyle w zasadzie. Takie trzy minimalne tabele, żeby to miało jakikolwiek sens, tak? Teraz spróbujmy sobie prześledzić na sucho proces zapisu. Jeżeli jesteśmy pacjentem, wchodzimy na taką stronę przychodni, to co? Oczekujemy gdzieś jakiegoś, zapisz się do lekarza. Następnie, żebyśmy mogli wybrać, przed swój PESEL się zalogować, tak? Wybrać lekarza w następnym kroku. Potem wybrać spośród wolnych terminów. Słowo wolnych jest, że tak powiem, następnym krokiem. Najpierw, żebyśmy w ogóle mogli wybrać terminy, a potem, żebyśmy mogli wybrać spośród wolnych terminów, tak? Czyli formularz logowania, ten, który robiliśmy ostatnio, nam się przyda do pewnego stopnia, bo fajnie by było móc się zalogować na tego pacjenta. Loginem będzie PESEL, będzie unikatowy, więc mamy profilowe hasło. Powiedzmy, że przy rejestracji, przy pierwszym podaniu PESEL-u wyświetli hasło, nie będziemy. Zrobimy logowanie, zaplecze zrobimy dopiero na koniec. Jak już będziemy mieli sytuację, gdzie pacjent będzie musiał zalogować do danego lekarza, to wtedy mamy, tak? Plan jest taki, żebyśmy gdzieś do 12.30, 13.00 przysiedli. Potem zrobimy sobie gdzieś 30-40 minutową przerwę na jakiś lunch, tak? Żeby gdzieś sobie zjeść kawę, wypić kawę. Potem wrócimy. I w zależności jak daleko zalecimy z projektem, ja też chciałbym, żeby część Państwo poświęcili na pracę indywidualną, bo nikt się nie nauczył jeszcze pisania kodu, że tak powiem, od kogoś patrząc, jak ktoś to robi. Wiem, że jutro też mamy taki sam rozkład zajęć. Jutro zajęć będzie indywidualne, tak? Zaliczenie przez projekt indywidualny, więc jutro ostatnie, myślę, że to będzie projekt, a zobaczymy, jak nam pójdzie ta przychodnia. Dobra, to zróbmy tak, jakąś minimalny layout możemy użyć, słuchajcie, z Bootstrapa. Przede wszystkim kontener jest nam potrzebny. Nie wiem, jeżeli korzystaliście z meta, taki skrót div.container tworzy mi diva o klasie container. I w tym divie najpierw na górę chcę jakąś prostą nawigację wrzucić. Jest taki navbar w Bootstrapie, taki dosyć prosty. Sobie go wkleję na razie tak zupełnie, że tak powiem, roboczo. A, nie działa dlaczego, bo nie zaimportowałem Bootstrapa. Wracamy na główną stronę. Kopiujemy CSS-a. Stawiamy go na koniec heada. Jak komuś przeszkadza, że czegoś nie widać, to można sobie tą linię złamać. I kopiujemy JS-a. JS-a kopiujemy co do zasady na sam koniec body. Dlaczego kopiujemy JS-a na sam koniec body? Dlatego, że JS jest generalnie ciężki. A przynajmniej należy uznać, że jest ciężki. W związku z powyższym nie chcemy, żeby on się ładował, zanim załaduje się content strony. No dobra, navbara mamy, tam sobie zaraz pozmieniamy te pozycje. I tutaj użyję sobie taga main w klasie row. Row to jest klasa bootstrapowa oznaczająca jeden wiersz. Tutaj jakiś mockup. Sobie jakiś tam dummy tekst. To jest już tak mniej więcej jak ja chciałem. Jest ok.
Nie będę się, mówię, rozwodził tutaj za bardzo nad HTML-em ze względu na to, że no, nie chcę tracić czasu. Czym pomóc? A dlaczego mielibyśmy być na Teamsach? A, bo pan, ja wiem, o co pan chodzi, bo pan nie widzi, co ja robię. Dobrze, to proszę się zalogować obok na komputerze i tam ma pan taką ikonkę komputer prowadzącego i panu się wyświetli mój monitor wtedy. Bo odpalanie Teamsów tylko, żeby to streamować, jest troszkę bez... Chyba, że byliście państwo poinformowani, że to jest jakoś w trybie hybrydowym, bo ja dostałem informację od dyrektora, że jest w trybie stacjonarnym, oboję się teraz... Pan mi, że tak powiem, zasiał tutaj ziarno niepewności, czy przypadkiem ktoś nie czeka gdzieś tam na necie, że ja to zacznę publikować jednocześnie na tym. Ale chyba nie. Wydaje mi się, że miały być stacjonarne zajęcia. Dobrze, okej, okay, to wszystko się zgadza. Dobra, zrobię sobie tutaj na końcu tego navbara guzik. Zaloguj. I to będzie nasz guzik, który będzie nas logował do tej strefy pacjenta. I może teraz tak. Czy tam w tym formularzu logowania był routing, czy nie? Wnoszę po ciszy, że nie. Okej, okay, dobra, to nie będziemy teraz robić routingu, zrobimy go najwyżej później. Natomiast jak najbardziej wrzucę sobie smarty, dlatego że teraz jakbym nie wrzucił smarty, to musiałbym się bawić w wiele plików PHP i tracilibyśmy relatywnie czas, tak? Bo mógłbym teraz po prostu tutaj jakiegoś ifa zrobić, tylko że to będzie po prostu strata czasu. Potem będziemy musieli to porządkować, więc ja sobie na szybciutko pobiorę smarty. I teraz generalnie instalacja smarty jest taka dosyć no, mało intuicyjna z tego względu, że smarty generalnie powinien być instalowany na serwerze jako część PHP. My nie będziemy go instalować na serwerze, tylko będziemy go instalować tutaj, więc ja go sobie lokalnie go sobie umieszczę w pliku, w katalogu projektu. Natomiast tak jak mówię, w przypadku jakiegoś projektu takiego no typowo pracowego, roboczego, to powinniście mieć na serwerze smarty i importować tylko gotową bibliotekę. I teraz smarty do działania potrzebuje katalogów. Który będzie korzystał. Templates, przechowujące szablony. Templates C, który przechowuje już skompilowane szablony. Cache. I coś tam jeszcze było potrzebne. Configs. Przy czym z tego cache i configs to zauważyłem, że przy takich małych rzeczach jak my to robimy, to on raczej nie korzysta w ogóle. Okay. I teraz to, co już mamy, przeniesiemy do smarty w taki sposób, żeby odseparować kompletnie HTML-a od PHP. A w templates... Tu niestety coś, czego jeszcze szukałem i nie znalazłem. W plikach TPL z jakiegoś powodu code nie podświetla HTML-a i vice versa. Co znaczy, że jak włączony jest w kodzie podświetlanie dla smarty, to prawidłowo podświetlone są smarty, ale przestaje podświetlać nam HTML-a i na odwrót. Właśnie nie, HTML-a teraz to coś innego, czegoś innego on nie podświetla. No dobra, zobaczymy. A, nie działają skróty emeta dla HTML-a.
Dobra, i teraz tak, to ma być główna strona, więc ja to na razie zostawię tak jak jest. A tutaj w indeksie zaczytam smarty i zaimportuję tą stronę z szablonu. To co robię teraz, nie posunie projektu teoretycznie do przodu, natomiast przygotuję nam grunt pod to, żeby już później tworzyć kolejne podstrony przy użyciu smarty i żebyśmy pozbyli się całkowicie kodu HTML z pliku PHP. Tak, taki jest cel, do tego dążymy i tak chcielibyśmy, żeby ten projekt wyglądał. Czyli tutaj otwieram sobie PHP. Pierwsza rzecz, zaczytuję smarty jako klasę. Require once będzie, myślę, tutaj właściwą funkcją, bo smart jest mi potrzebny tylko raz. Raczej nie powinien się zaczytać więcej razy, bo nie będę go więcej wywoływał, ale require once. Require, bo jeżeli smarty nie znajdzie, to ma się wysypać, bo bez smarty to nie będzie funkcjonowało. Mogę użyć takiej ścieżki. Tak naprawdę tutaj prosiłoby się o użycie. Jest taka cała w PHP. Teraz jak po złości, to gdzieś mi uciekło. No dobra, to może wrócimy do tego za chwilę. A jest taka stała w PHP oznaczająca obecny katalog. Ale to powinno tak czy owak zadziałać. A teraz musimy skonfigurować dla smarty katalogi. Otworzyć obiekt smart i skonfigurować dla niego katalogi. Zapomniałem siednika. Tu będzie mała modyfikacja URL. Ok, i żeby wyświetlić to, co przeniosłem do pliku TPL. Ok. Indeks TPL nie znalazłem. Nie znalazłem. Aha, bo ja mu zrobiłem template'sy tutaj, a nie pod smarty. Dobra, korekta. Okej. Dobra, czyli tak jak mówię, nie posunęliśmy w teorii projektu do przodu, ale w tej chwili już jest to kulturalnie ładowane przez smarty. Ma to ten jeden plus, jeżeli teraz chcę zrobić stronę logowania dla pacjenta, to po prostu robię nowy plik TPL bezpośrednio w templatkach. Ja się nazywa login, a ja zrobiłem śpiczek. New file, login TPL. I teraz tak, żebym nie musiał w każdym pliku TPL zawierać nagłówka i stopki, czyli tych rzeczy, które się powtarzają, ja je sobie wyodrębnię do osobnych plików TPL i zaczytam je do tego głównego. New file. To jest head TPL i przeniosę do niego wszystko łącznie z otwierającym tagiem body. Natomiast tutaj w jego miejscu jest funkcja smarty include file tutaj. To nam powinno zaczytać z tego pliku nagłówek. Działa dalej, czyli jest ok, bo wywaliłby się bootstrap, gdyby to nie działało. I w ten sam sposób stopkę razem z JavaScript. Tutaj już niewielki jest zysk, ale jeżeli byśmy mieli jakiś swój kod JS-a, to byłby znacznie
większy zysk, że tak powiem, oszczędzonej roboty. Za daleko skopiowałem, bo to jest od kontenera. I w ten sam sposób tutaj zaczytuję ten drugi piczek. I teraz założywszy, nic się nam nie zepsuło, a może wypchnę to na repo. Zawsze zapominam, komity się powinny robić w miarę możliwości jak najczęściej. Okej. To zabierzmy się za stronę logowania. Możemy do niej wgrać w łatwy sposób ten stopkę i nagłówek. Skoro mamy je wyodrębnione w osobnych plikach, to nie ma tutaj problemu z tym. I teraz właśnie, to jest to, jak plik jest ustawiony na rozpoznawanie smarty, to on przestaje mi podpowiadać HTML-a. Przestaje mi MS działać. OK. Formularz jakiś prosty logowania, zróbmy sobie div class row najpierw. Wiersz w środku call będę chciał, żeby on był troszkę mniejszy na dużych ekranach call md 4 offset md 4. Taki zapis bootstrapowy oznacza, że na wyświetlaczu średniej wielkości, średni to jest bodajże od 700 albo od 1000 pikseli szerokości. Teraz zobaczymy. Średni to jest wyświetlacz, który ma co najmniej 768 pikseli. To może od LG powinniśmy zrobić. Do MD. LG Large. To jest wyświetlacz, który ma szerokości co najmniej 992 piksele. Jeżeli to będzie taki wyświetlacz, to ja będę chciał, żeby wtedy to okienko logowania zajmowało nie całą szerokość, tylko 4/12 szerokości. I w związku z powyższym też na tym ekranie potrzebuję z lewej strony 4/12 odstępu. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Teraz tak, żeby to podejrzeć, ja sobie na chwilę w indeks PHP zmienię ładowany template z indeksu na login. Za chwilę zrobię jakąś tam jakiś tam routing, żeby to działało, natomiast na tą chwilę login załaduje mi właściwy dokument. Ok, może niekoniecznie, żeby było pod samym sufitem. Margin top 5. To mi go troszeczkę spuści na dół. OK. Teraz możemy zrobić właściwego forma. I to już formsy w Bootstrapie to jest bardzo duży, długi temat, bo nie będę się jakoś tam bardzo w niego zagłębiał. Ja potrzebuję tak naprawdę login w tym momencie i hasło. Znajdę sobie jakiś taki w miarę podobny tutaj formularz, żeby to... skopiować. Tak.
form. Bootstrap wymaga swoich deformów, to zaraz mu tam dopiszę, żeby to działało. Label for jest tożsamy z ID elementu, którego dotyczy labelka, więc to będzie PESEL. Zakładamy, że PESEL będzie loginem, tak? Musi się znaleźć też tu, żeby tam wiedział, która labelka się do czego odnosi. Tutaj hasło. Sklejają nam się i tu jest to, co jest, że tak powiem, przydatne, czyli zrobienie po prostu diva z klasą margin bottom 3, żeby odkleić jedno od drugiego. Okay. I jakiś guzik mi się przydał na koniec. Okay, żeby on był do całej szerokości, teoretycznie powinno mu się dać nadać klasę W100. Ale to jest klasa oznaczająca ustaw 100% szerokość i on tak, powiedzmy, bardziej mi się tu komponuje, ale kwestia indywidualna. Dla H1 jeszcze klasę text center. Dobra, może być. Tyle wystarczy. I teraz tak, żeby wyświetlała się ta strona po kliknięciu linku, ja przywrócę tutaj poprzednią, żeby się ładowała ta główna strona. Teraz dążymy do tego, żeby ten link powodował załadowanie tamtej strony z logowaniem. I tutaj wersja light jest taka, że przekażemy po prostu przez żądanie get do serwera informację, jaką stronę chcemy. Czyli do linka dopiszemy po znaku zapytania zmienną odczytamy ją i wyświetlimy właściwą stronę. Wersja full profesjonalna byłaby taka, gdybyśmy zrobili routing, jak nam starczy czasu na ten projekt, to zrobimy sobie taki normalny routing, żeby tu można było wpisać zaloguj, tak, i żeby to zadziałało normalnie. Na tą chwilę do tego linku ja podaję, tak jak jest strona główna, czyli index.php. Natomiast po znaku zapytania wstawiam nazwę zmiennej action i ustawiam ją na login. I teraz taki zapis oznacza, że zostanie wysłany żądanie typu get, które będzie miało jedną zmienną zapisaną w sobie o nazwie action i wartość tej zmiennej będzie wynosiła login. I mając tą zmienną, ja mogę w pliku index.php sterować, która podstrona zostanie wyświetlona. I teraz, wracając do index.php, przed wyświetleniem templatki if isSet request, dlaczego request, a nie post, zaraz powiem, nie get, request action. Jeżeli jest ustawiony action i tak naprawdę tylko tu wewnątrz będziemy przetwarzać routing, czyli zostało przekazane polecenie do aplikacji, a w innym wypadku po prostu wyświetlimy tą stronę główną, tak, czyli tą index.pl.
Dopiero jeżeli wiemy, że zostało przekazane żądanie do aplikacji i wykonanie jakiejś tej, to możemy zacząć to analizować. I tutaj najprostszym taką konstrukcją, która nam do tego posłuży, jest konstrukcja switch. To jest taka, nie wiem, czy Państwo mieliście styczność ze switchem jako instrukcją warunkową? Mieliście Java. Czyli wiecie mniej więcej, o co chodzi, tak? Będziemy przełączać sobie na podstawie zawartości tej zmiennej, co dalej strona będzie ze sobą robić. I w tym wypadku dla jedyny przypadek, który mamy przewidziany, to jeżeli będzie login, to mamy wyświetlić login tpl break. Przypominam, musi być w switchu break, żeby nie przyleciał do następnego warunku. Czy jest sens dawać default? Możemy dać default i możemy go ustawić również tak jak niżej na wyświetlenie po prostu strony głównej. Czyli jeżeli action nie będzie rozpoznany, to po prostu wyświetli nam stronę główną. OK, i teraz tu jest OK. Jak wejdę w ten link, ładuje mi się strona logowania, a tak tutaj w URL widać, że został przekazany przez get action równy login, załadowała mi się strona logowania. Dlaczego to jest takie ważne? Bo teraz jak będę chciał zrobić stronę rejestracji, to już jest banał, bo kopiuję sobie templatkę tą z loginem, zmieniam jej na register tpl. Tam trzeba będzie wprowadzić oczywiście zmiany w formularzu. Zamiast zaloguj się, będzie zarejestruj się. Numer PESEL, nowe hasło, bo powiedzmy, że ktoś ustawia sobie pierwszy raz hasło. Zarejestruj i tyle. I mam gotowy formularz rejestracji. Jak go obrobić, to zaraz pokażę. Teraz fajnie było, żeby stąd dało się wrócić na główną stronę, więc po prostu ja wyrzucę z index.tpl ten początek, czyli ten navbar, do headera, żeby on był zawsze do headera, żeby on zawsze był widoczny tutaj. Musiałem go wyrzucić razem z kontenerem, dlatego zamknięcie kontenera, czyli to jest ten div, warto sobie czasem tak oznaczyć. Bo zwłaszcza przy bardziej rozbudowanych plikach, projektach, będziecie mieli problem, co to jest za zamknięcie diva i od czego, tak? I to wyrzucam z kolei do futa, razem tutaj z tym. Dlaczego wyrzucam? Dlatego, że tu wyrzuciłem początek. Więc teraz indeks nie zawiera nieparzystych tagów, czyli tagów, które w jakikolwiek sposób by odbiegały, nie miałyby jakiś tam ten. Tutaj jest problem, bo w loginie mam container, ale to po prostu go stąd wyrzucę i w register to samo. OK. I teraz będę miał pasek logowania widoczny zawsze. Tutaj się coś... Login. Została mi gdzieś jakaś w którymś pliku. Gdzieś tu mi się zakradła klamerka. OK. Tak, czyli ten będzie cały czas widoczny. Teraz kwestia jest taka, że tak naprawdę do rejestracji nie jest potrzebny osobny link u góry. Można go zrobić, ale nie trzeba. W sumie możemy go zrobić. Zwykle się daje link do rejestracji poniżej formularza logowania. Tak? Powiedzmy, że dbamy o to, że pacjenci, którzy są troszeczkę mniej ogarnięci i komputerowo też nie szukali gdzieś, mogą nie wiedzieć tego, że zwykle link do rejestracji jest poniżej linku odlogowania, więc zróbmy sobie osobny link tutaj. Wyedytujmy head, formularz. Świeciło na czerwono? Mi się wydawało. Skopiujmy sobie ten ostatni link. Action register.
Zarejestruj się. Zaloguj się. I żeby to przetworzyć w indeks, tutaj kopiujemy case'a. Zmieniamy na register. I tutaj tak, i mamy dostęp do obu podstron już w tej chwili. Teraz mówiłem, że dajemy tutaj request, a nie get. Dlaczego? Dlatego, że w formularzu logowania i rejestracji ja muszę zawrzeć informację dla index.php o tym, że ja wysyłam dane rejestracji lub logowania. I ja to robię w ten sposób i generalnie jest to jakiś tam, powiedzmy, uznana metoda, że dodaje się do formularza w pole typu ukrytego, czyli pole, które jest niewidzialne na stronie, nazywamy je sobie tak jak tam, czyli action, i nadaje mu jakąś wartość. W tym wypadku ja dam mu proces login albo check login, obojętnie. Czyli przetwórz logowanie, tak? I teraz tutaj w indeksie mogę dodać tak, i tutaj należy wstawić i analogicznie w register. OK, code. Tu mi się templatki. Teraz generalnie jest coś, co się zrobiło, czego ja nie chcę, czyli on mi wrzuca mi na repo skompilowane templatki. Żeby mi tego nie robił, ja muszę je dodać do gitignore, ale to tak każdą osobno to nie bardzo, więc w pliku gitignore mogę mu tutaj przez wieloznaczny symbol określić, że wszystkie pliki TPL, PHP, na przykład tutaj w tym folderze, mają być ignorowane. Teraz on nie powinien mi co do zasady wgrywać tych plików. Tu są trzy pliki, które zostały wcześniej wygrane. Ja je po prostu ręcznie teraz usunę. To są templates C, to są formatki. To są pliki, które są generowane automatycznie, więc nic się tutaj nie stanie, jeżeli ja je usunę. Git powinien zarejestrować je do usunięcia, tak? I już nowe nie będą dodawane, bo wylądowały w gitignore. A commit. OK. Jeśli ktoś z Państwa by chciał sobie na przykład wejść, musi pisać, czy wolał słuchać niż pisać i chciałby teraz nadgonić projekt, to możecie sobie sklonować do swojego, na swój komputer przez Gita to repo i będziecie jakby w tym samym miejscu, w którym ja jestem teraz. Tak, bez konieczności doganiania mnie na siłę, próby doganiania mnie z pisaniem kodu. Czyli możecie sobie odpalić GitHub Desktop, wziąć klon repozytory i wpisać ten URL, który tutaj jest. I wtedy on wam pobierze całe repozytorium i możecie startować z tego momentu, w którym jestem w tej chwili. Tak? Okej. Czyli tak, mamy
indeks HTML, PHP, mamy stronę główną, jakiś mockup, mamy formularz logowania, mamy formularz rejestracji. Teraz, żeby gdziekolwiek dalej, że tak powiem, się ruszyć, to musimy stworzyć bazę danych jakąś szczątkową. I ja wam może to na Teamsy wrzucę tą to repo. Obok. To jest wasza grupa 2020L. Okay. Wam wrzucam tutaj repo z dzisiejszych zajęć, żeby było łatwiej. Też wam potem wkleję tam film ewentualnie. Dobra. Repo, nawet jak będzie nowa wersja, będzie dalej to samo, więc nie będę jej wrzucał tylko raz. Ok, czyli teraz musimy się, że tak powiem, troszeczkę wgryźć w bazę danych, chcąc nie chcąc. I przygotować przynajmniej jedną tabelę, czyli tą tabelę, która umożliwi nam przechowywanie pacjentów. Zawsze mam zgryz, bo generalnie jak piszę kod, czy dla kogoś, czy sam, czy cokolwiek, ja piszę w języku angielskim, raczej staram się przynajmniej zachować język angielski, a część, powiedzmy, osób, z którymi prowadzę zajęcia, ma z tym jakiś tam problem. Niestety musicie Państwo się przyzwyczaić do tego, że jeżeli będziecie gdzieś w branży, że tak powiem, pracować, albo jeżeli już pracujecie, to wiecie, to cały kod zawsze jest w języku angielskim. Chyba, że nie wiem, może Rosjanie piszą po cyrylicą, to im raczej ciężko będzie pisać w języku angielskim. Ale generalnie kody i cała reszta jest zwykle pisana w języku angielskim. I przyznam szczerze, że z mojego doświadczenia wynika, że jest łatwiej pod kątem nawet nazywania zmiennych. Ja już co prawda bazę nazwałem przychodnia, ale tu już pojadę angielskim. A generalnie jak będziecie się zastanawiać, jak się nazywa w tabeli bazy danych tabelę, jak się nazywa, to liczba pojedyncza encji, którą chcemy tą tabelą opisać, czyli nie nazywamy tabeli pacjenci, tylko nazywamy pacjent generalnie, to za zasady. A nie wiem, czy Państwo mieliście bazy danych w ramach, że tak powiem, zajęć. Mieliście, czyli mniej więcej wiecie, co ja robię, ID, autoinkrementacja. Tu będzie PESEL i teraz uwaga, PESEL nie będę przechowywał jako int, jako liczba. Dlatego, że to jest dosyć duża liczba i ona nam się w incie nie zmieści. Tylko jako varchar 11-znakowy ciąg znaków. Hasło. Ustawię też jako varchar. I z tego co pamiętam, do celów haseł lepiej jest, żeby on miał przynajmniej 256 znaków. Tutaj dodam imię. Nawet tak. Ok, zapisz. Dobra, i mając tabelę, ja jestem w stanie w tej chwili zapisać do niej, zarejestrować użytkownika. Pierwsza rzecz, żeby móc to zrobić, to
ja sobie stworzę tutaj obiekt bazy danych. Loguje się jako DocSampa, się logujecie jako root bez hasła. Jeżeli będziecie mieli jakiś normalny serwer www, no to oczywiście tutaj obowiązuje taki login i hasło, jaki ustawicie. Teraz proces rejestracji. Zacznijmy od rejestracji. Po pierwsze musimy sobie zaczytać te... Chociaż w sumie do kwerendy nie... Nie, no właściwie do tej prepared query nie musimy tego robić. Dobra, stwórzmy sobie kwerendę najpierw. Wstawienie czegoś do tej tabeli, jeżeli ja dobrze pamiętam, jest SQL-a, insert into nazwa tabeli, a potem następują kolumny. W pierwszym nawiasie values, słowo kluczowe. I następują wartości tych kolumn. Ja sobie to wyrzucę do drugiego wiersza. I tutaj, jeżeli chodzi o ID, to ja go nie podaję, bo on jest auto-increment. Tutaj wstawiamy null. A następnie, jako login, podstawiamy otrzymany z formularza, czyli wyciągamy sobie z tabeli request PESEL. A on jednak będzie miał tutaj, przepraszam, nie tak, pojechałem po staremu. Tu będzie PESEL, tu będzie hasło, tu będzie imię, tu będzie nazwisko i w sumie cztery zmienne. Ok, teraz podstawiamy dopiero pod te... Podstawiamy pod te znaki zapytania wartości i to będzie odpowiednio, to wszystko będą stringi chyba, tak, wszystko to będą stringi, czyli cztery literki S i odpowiednio to będzie request PESEL. Request password, request. No właśnie, nie mam formularzu, to trzeba będzie dorobić, bo w formularzu nie mamy imienia i nazwiska, ale to się zaraz zrobi. To już powinno teoretycznie działać. W zasadzie zostaje tylko wykonanie tej kwerendy i wyświetlenie formularza logowania. No bo zakładamy, że jeżeli delikwent nam się zarejestrował, to będzie chciał się następnie zalogować. Teraz tu mam imię i nazwisko, których nie mam w formularzu, więc dodam je sobie. A, tu jedna ważna rzecz. W formularzu nie mam name'ów chyba. A, nie mam. A, już mówię, o co chodzi. PHP, żeby rozróżnił pola formularza, potrzebuje name'ów. A tutaj w tym domyślnym z Bootstrapa, które ja sobie kopiowałem w formularze, nie ma name'ów. Więc tutaj do każdego pola trzeba taki name dodać. Bo inaczej PHP nie będzie w stanie ich rozróżnić i odczytać. To jest PESEL, to jest password. ID jest generalnie do użytku przez JS-a głównie, tak?
Okej. Last. Tutaj. Okej. To nam powinno troszeczkę. Ja to w loginie dodałem. A, to się poprawi. Tu miało być. Okej. No i tutaj tak samo. Okej, coś mi nie daje spokoju. Formy miał jakąś. Nie, nie mają chyba swojej klasy. No. Może i lepiej. Dobra. Rejestracja. Jest ok. I teraz tak. Tu jeszcze oczywiście na tą chwilę, jakbym ja to zostawił tak, jak jest, to rejestracja by zapisywała hasło do bazy danych w otwartym tekście. A to przecież nie o to chodzi. Nie robimy takich rzeczy. Więc my sobie to pasło zhaszujemy przed zapisaniem. Okej. A i do bazy zapiszemy nie czyste hasło, tylko jego hash. Tak. No i dobra, i to teoretycznie w tej chwili już powinno działać, czyli jeżeli ja sobie tutaj wpiszę jakiś lipny numer PESEL, hasło test, a może samo jedno zero, żeby było łatwiej. Imię Jan, nazwisko Kowalski. Zarejestruj. Pokazał mi się formularz logowania. Jeden błąd. Tutaj zobaczcie, poszło wszystko górą, czyli poszło przez pasek adresu. Żeby tego nie było, to w formularzu rejestracji i formularzu logowania też dla form należy nadać metod post. I to sprawi, że formularz będzie wysyłał dane, że tak powiem, w sposób niewidoczny dla użytkownika. Ja założę jeszcze jedno konto. Żeby wam pokazać różnicę. Widzicie? Teraz tu nic nie ma u góry. Tak? Nic się nie pokazało. A get jest jak najbardziej dopuszczalny, jeżeli odnosicie się do podstron, bo to umożliwia komuś wysłanie linka. Jeżeli używacie geta, to może ktoś podlinkować komuś którąś podstronę, czego nie może zrobić, jeżeli użyjecie posta. Natomiast jeżeli używacie geta, to wszystko jest widoczne jakby jawnie, więc nie powinniście tego używać wtedy, kiedy przesyłacie jakieś dane, które nie powinny się znaleźć, że tak powiem, na widoku publicznym. Ale zaglądam sobie do bazy. I widzę, że udało mi się za pierwszym razem, stworzyły mi się dwa konta, tak? Jeden z PESEL-em 0, drugi 00. Teraz taki myk, żeby, niby prosta rzecz, a jednak, żeby nie dało się stworzyć dwóch pacjentów z tym samym PESEL-em, to dla kolumny PESEL trzeba ustawić, że ona jest unikatowa. I to uniemożliwi na poziomie bazy danych stworzenie konta, które będzie miało taki sam PESEL jak inny skąd. I teraz kwestia jest taka, że jak spróbujemy tutaj zarejestrować kogoś znowu z PESEL-em 0, to nam się baza sypnie. A nie. Bo ja nie mam żadnego sprawdzenia. Czyli on tutaj
na tym etapie, ponieważ on wykonał kwerendę, on nie sprawdza w żaden sposób, czy ta kwerenda, że tak powiem, odniosła właściwy skutek. Ja sobie tutaj zrobię breakpoint, a odpalę debugger i zrobię to jeszcze raz. Debugger mi wstrzyma wykonanie programu. Teraz ja sobie mogę podejrzeć, że w kwerendzie MySQL affected rows jest minus 1, czyli to już jest na dzień dobry informacja o błędzie. I tutaj macie napisane, że error duplicate entry 0 i to jest error kod błędu 1062. I możemy założyć, że jeżeli wyskoczy nam na tym etapie błąd 1062, to znaczy, że ktoś próbuje założyć konto na PESEL, który już istnieje. Teraz, żeby to w ładny, kulturalny sposób wyłapać, obrobić i jakby zaprezentować użytkownikowi końcowemu taką informację, możemy sobie sprawdzić przed wyświetlaniem login TPL, że jeżeli query error 1062, to jest tak. W innym wypadku wyświetlić login TPL. Natomiast jeśli chcemy tutaj dać możliwość komu jakby informację, że to jest niemożliwe, to tutaj wyświetlimy z powrotem register TPL. Natomiast powinniśmy jakiś komunikat o błędzie przekazać i zrobimy sobie w smart nową zmienną. O wdzięcznej nazwie error. I piszemy tutaj teraz, żeby ten komunikat kulturalnie wyświetlić na tej stronie z register, tutaj, to przed, a może po guziku to zróbmy. Są w Bootstrapie takie ładne, czy to było, badge, nie, alerty. O właśnie, a chcę taki. Tutaj. Teraz ja będę chciał, żeby on się tylko pokazał w momencie, kiedy jest ta sytuacja, że jest faktycznie błąd, więc ja sobie go zapakuję w smarty ifa, że jeżeli jest ustawiony error, to wtedy ta część ma się pokazać. Tak, i ma się wyświetlić treść jakby tego błędu. Sprawdźmy, czy to działa. Debugger mam włączony, więc mnie puści. O, widzicie? I doskoczekuje nam taki komunikat. Tutaj oczywiście można by się pokusić o margin bottom dla guzika albo margin top dla tego, no generalnie można by ten guzik wsadzić tutaj, żeby pod nim był odstęp, żeby to nie było takie sklejone jedno do drugiego, ale wiecie o co chodzi, wiecie jaki tutaj jest. O, tak? Zwracam taki błąd. Jeszcze taki mały tuning tego formularza dla kontrolek formularza, żeby nam nikt nie wysłał pustego, możecie wstawić tutaj required. Teraz uwaga, wstawienie tutaj required pozostawia w gestii przeglądarki pilnowanie tego, żeby ludzie wypełnili te pola. To znaczy, jeżeli ustawicie required, on mi nie pozwoli wysłać formularza, ale on mi nie pozwala wysłać formularza na poziomie przeglądarki. Czyli jeżeli ktoś będzie miał jakąś dziwną przeglądarkę, która nie uznaje tego standardu, to nie zapobiegnie to wstawieniu wysłaniu pustego formularza.
I tak czy owak musicie gdzieś powinniście gdzieś przynajmniej od zaplecza sprawdzać, czy ktoś nie wysłał pustego formularza. Natomiast jest to dużo prostsze niż pisanie czterech warunków teraz na przykład od zaplecza sprawdzających, czy wszystkie pola formularza zostały wypełnione, bo sprawdzanie na przykład formularza JS-em też ma tą wadę, że ktoś może mieć po prostu wyłączonego JS-a, tak? Jeżeli ktoś będzie miał wyłączonego JS-a, to też nie będziecie w stanie tego sprawdzić. PESEL można by się pokusić o number, ale on mi wtedy tutaj dorobi taki suwak chyba. No właśnie, ja tego suwaka nie chcę. Bo nikt nie będzie wprowadzał w PESEL-u w ten sposób, nie? Można to CSS-em zrobić. Dobra, powiedzmy, że ja nie będę tego teraz robił. Zostawiam to Państwu, jeżeli ktoś będzie chciał, to sobie znajdzie i zrobi. Można CSS-em ukryć te paski przewijania, żeby to się nie pokazywało, a jednocześnie takie ustawienie pola na number nie pozwoli, ale znowu na poziomie przeglądarki nie pozwoli wstawić liter w PESEL. Ok, czyli to mamy git commit. Jedna rzecz, dobrze, ja tutaj zawsze o tym zapominam, postaram się o tym mimo wszystko pamiętać. Zrzucę bazę danych do folderu, gdzie jest projekt, żeby to łatwiej było. Tak powiem, no bo sam git generalnie przechowuje PHP, nie przechowuje bazy danych, chyba że ją ręcznie zrzucimy. Tak, czyli ja zrzucę tutaj bazę danych. I wstawiam do folderu projektu. Dzięki, ją wyrzuci do góry też. Commit, push. OK. To teraz logowanie. Rejestrację już mamy, to spróbujmy się zalogować. A tutaj też możemy dokleić tak jak tam required. A może nie do tego akurat. I przetworzyć otrzymane informacje indeks do breakpointa systemu, na razie nie będziemy potrzebny. Tak samo jak tam, czyli kwerenda, tylko że tutaj kwerenda będzie inna, bo będziemy nie robić inserta, tylko będziemy robić selecta, czyli zapytanie wyszukujące, wybierające. Nie query, przepraszam, prepare. Select gwiazdka from patient. Teraz generalnie select gwiazdka jest fuj. To znaczy, jeżeli pracujecie gdzieś tam produkcyjnie, to rzadko kiedy będziecie chcieli zaciągać całą bazę jednocześnie. Znaczy całą tabelę. No tutaj ja będę chciał imię i nazwisko zaciągnąć, bo będę chciał wpisać je sobie gdzieś tam do sesji i pamiętać, żeby wświetlać, że witaj, tak, Jan Kowalski. Ale nie zawsze chcecie wszystko zaciągać z bazy danych. Na przykład nie ma sensu zaciągać, chociaż nie, tu akurat wszystko musimy chyba zaciągnąć. ID moglibyśmy nie zaciągać. Ja tu zostawię tą gwiazdkę, ale taki dla Was food for thought, że nie powinno się zaciągać wszystkiego, tylko to, co potrzebujecie, tak? From patient where. I tutaj zapytamy, gdzie login. Tutaj dam sobie znak zapytania. Where login, nie login, PESEL, przepraszam, PESEL jest równy jakiejś wartości. Można dopisać limit 1. Generalnie nie powinno się zdarzyć, bo w bazie zrobiliśmy taki warunek, że mamy osoby o
dwie osoby o takim samym PESEL-u, ale na wszelki wypadek dopisuję limit 1, to znaczy, że nieważne co by się nie działo, ta kwerenda zwróci mi tylko jeden wiersz. Dlaczego to ważne? Bo parsując go potem, wyciągając z niego wartości, ja nie użyję pętli, bo nie będę nawet zakładał, że jest więcej niż jeden wiersz. Tak? Jeżeli mam tak, to wiem, że tam będzie jeden wiersz, nie więcej, albo zero wiersz, ale na pewno nie więcej niż jeden. Podstawię wartości. W tym wypadku jedną wartość podstawianą będzie PESEL. Zauważcie, że ja nie sprawdzam już na tym etapie w ogóle, czy te wartości są w jakikolwiek sposób otrzymane. Ja zakładam, że jeżeli jestem tutaj w tym case'ie, proces login, to znaczy, że wszedłem do niego z formularza, który został wypełniony i wysłany, tak? Ja już nie sprawdzam w żaden sposób, czy te requesty, czy te wartości zostały prawidłowo ustawione, czy to nie jest puste na przykład. Podstawiam sobie PESEL do tej kwerendy. Następnie kwerendę wykonuję. I tutaj potencjalnie jest moment na wyłapanie błędu, to za moment, a dla nas najważniejsze jest wyciągnięcie z niej get result, czyli wyniku tak naprawdę, a wyniku działania tej kwerendy to będzie nasz to będzie w formie obiektu MySQL result i z tego wyciągam wiersz. Jako tablicę asocjacyjną. I teraz uwaga, gdyby nie to, że wiem, że jest jeden wiersz tylko, to od tego momentu ten wiersz i następny powinny być w pętli while, która wybiera po jednym i w jakiś sposób przetwarza. Ale ja wiem, że tam jest tylko jeden wiersz, bo dałem limit 1, więc mogę sobie pętlę w tym momencie odpuścić. I teraz row zawiera jako tablicę asocjacyjną ID, login, hasło, haszowane, imię i nazwisko. Tak? Mogę porównać teraz hasło podane przez użytkownika, który się próbuje logować z tym hasłem, które zostało wyciągnięte z bazy danych. I jeżeli one się zgadzają, to wtedy uznać użytkownika za zalogowanego. Jeżeli one się nie zgadzają, to uznać, że użytkownik nie zalogował się poprawnie, tak? If password verify, hasło podane znajduje się w zmiennej request pod indeksem password, bo to jest to, co dostaliśmy z formularza. Natomiast hash jest w zmiennej row, bo to jest to, co jest pobrane z bazy danych, tak? Ta kolumna się z tego, co pamiętam, nazywa password. Tak. To indeks jest tożsamy z nazwą kolumny w bazie danych. Teraz tu jest hasło poprawne, tu jest hasło niepoprawne. Jest jeszcze jeden, jest jeszcze jedna możliwość. Pusty zestaw wierszy. Ja sobie zrobię tutaj i zobaczę, gdzie mogę to przeczytać. Uruchomię sobie debugger. Próbuję się zalogować. Debugger zatrzyma mi działanie skryptu i teraz mogę sobie popatrzeć, a no tak, to, ale to źle zrobiłem, bo miałem się zalogować źle, czyli, że tak powiem, jakimś lipnym kontem. Teraz result ma numrows 0. Numrows 0 oznacza, że zwrócono 0 wierszy z bazy danych i taka sytuacja nastąpi
wtedy, jeżeli spróbujemy się zalogować na użytkownika, który nie istnieje, czyli podaliśmy PESEL użytkownika, którego nie ma w bazie danych. I w związku z powyższym ja mogę tutaj dopisać sobie taki warunek, zanim jeszcze pobiorę wiersz, że if result num rows 0 jest równy num rows jest równy 0, to smarty display wracamy do strony login.pl i przyporządkujemy jej jakiś błąd. Ale uwaga, nie powinniśmy informować użytkownika w takiej sytuacji, że nie ma takiego konta. Tylko podajemy generyczny komunikat. Tak? Nie podajemy informacji użytkownikowi, że takie konto nie istnieje. Tylko podajemy informację, że jakiś generyczny błędny login hasło. Tak? Nie powinniśmy informować użytkownika, że nie istnieje. I teraz generalnie dalej nic nie będziemy robić, więc możemy tutaj dać komendę exit, bo nie chcę, żeby on dalej sprawdzał hasło. Tak? Można by dać break też w sumie. Możemy dać break. Bo nie ma sensu, żeby on sprawdzał żadne hasła. Jeżeli nie ma, jeżeli jest zero wierszy, to tutaj ta reszta nie ma racji bytu. Natomiast tutaj password verify, czy hasło jest poprawne. Jeżeli jest poprawne, to będziemy chcieli wrócić go do strony głównej. Jeszcze zalogować go, ale to za moment. Smarty. Display. index.pl else hasło niepoprawne, wracamy go do właściwie to samo co tutaj, tak, czyli wracamy go do strony logowania. Strona logowania nie ma tego błędu, który dorobiłem, więc ja sobie go tylko skopiuję stąd. Jeszcze jedna rzecz jest błędna w formularzu, nie dałem pola typu password i hasło widać jak się je wpisuje. To jest zapisane, hasło oczywiście powinno być w typie nie tekst, tylko password i dzięki temu są gwiazdki zamiast zamiast tego hasła. No i teraz tak, zaloguj, żeby sprawdzić, ja podam najpierw nieprawidłowy, czyli zrobię tutaj jakiś szachermacher, błędny login hasło, to nie podam prawidłowy, zostanę przeniesiony na główną stronę. Ja nie jestem jeszcze sensu stricte zalogowany, bo nie mamy zaimplementowanej sesji, żeby przechowywała informacje o tym, że jesteśmy zalogowani, ale weryfikacja, ale co do zasady weryfikacja logowania użytkownika działa, więc robimy sobie commit. I wypychamy to na repo. I teraz tak, żeby zapisać w sesji fakt, że użytkownik został zalogowany i żebyśmy już nie musieli się logować na każdej podstronie, to będzie nam potrzebna sesja. I teraz wywołanie sesji trzeba na samym początku pliku zrobić pod definicjami klas, ale wywołanie sesji musi się znaleźć przed tym, jak cokolwiek pokaże się na ekranie. Więc ja je zrobię sobie tutaj. Dlaczego pod wywołaniem klas? Bo jeżeli będziemy mieli jakiś obiekt klasy, który się znajduje w sesji, to ładując sesję musimy już mieć ten obiekt, wiedzieć jak on wygląda. Czyli musimy mieć definicję klasy, zanim załadujemy ten obiekt z sesji. Session start samo w sobie startuje pustą sesję, czyli tworzy nam ciasteczko w przeglądarce, po której serwer nas rozpoznaje. Teraz, żeby serwer nas pamiętał, czyli żeby pamiętał, że my to my, to po poprawnej weryfikacji hasła, a przed wyświetleniem
jakby głównej strony, ja sobie do sesji zapiszę informacje wyciągnięte z bazy danych w taki sposób, że do sesji jako user ID zapiszę sobie informacje o ID tego użytkownika, które mam stąd, z tej kwerendy. To jest row ID. Następnie do sesji zapiszę sobie również imię i nazwisko użytkownika. Bo pobrałem je z bazy, będę mógł witać go jakby na stronie. Teraz skoro tworzymy sesję i tak dalej, to potrzebujemy dać mu możliwość wylogowania się z tej sesji, tak? I teraz dla użytkownika, który będzie zalogowany na stronie, znikną te dwa pola, czyli nie będzie pola zarejestruj się i zaloguj się. W tym miejscu pojawi się pole, które będzie się nazywało wyloguj się, tak? A bo jeżeli jesteśmy zalogowani, to nie będziemy się chcieli ani logować jeszcze raz, ani rejestrować. A więc teraz w head.tpl musimy zaopatrzyć tutaj te warunki, te dwa pola w jakąś zmienną tutaj. Musimy w jakiś warunek je tutaj zapakować. Mam nadzieję, że to zadziała, szczerze mówiąc, tak troszeczkę na czuja piszę, not is set, czyli odwrócony warunek. Czy jest zautoryzowany użytkownik? I to wkleję tutaj. I teraz powinno mnie to dalej pokazywać. A tutaj może inaczej. Nie is out, tylko tutaj damy po prostu przepraszam, ale to jest troszkę tak, że tak to zrobimy tak, że jeżeli jest ustawione imię, to wyświetli się guzik wyloguj, a w innym wypadku się to ok, bo to bardziej ludzko trzyma się kupy niż ustawianie dwóch osobnych warunków, czyli tutaj będziemy chcieli mieć guzik wyloguj i jakąś etykietkę z imieniem. Okej. Zalogujmy się. A, żeby to działało, to jeszcze PHP musi tą zmienną przekazać do smarty, bo to tak samo z siebie to nie bardzo chce działać. Musimy gdzieś tam na samym początku do smarty wrzucać też to, co on będzie w tych szablonach potrzebował.
Umówmy się, że jeżeli jest ustawiony session ID, to znaczy, że użytkownik jest zalogowany. I wtedy będę chciał do Smarty przekazać informacje, te, które są mu potrzebne, żeby poprawnie wyświetlać te platki. W tym wypadku OK. Tego będzie więcej, ale na razie to wystarczy. Tu jest zapisane, tu idzie do Smarty, powinno wszystko działać. Dobra, czyli jeżeli ja się teraz zaloguję na to konto. O, coś jest nie halo. Bo nie zarejestrował tego w ogóle. Dobrze, zróbmy breakpointa, odpalmy debugger. A spróbujmy jeszcze raz. Teraz będę patrzył, czy tutaj w sesji zostało poprawnie ustawione. Session jest poprawnie ustawione. A w takim razie dlaczego... Dlaczego w takim razie... Aha! No tak, bo zobaczcie, że on mi każe, ja mu każę tutaj pokazać index.tpl, ale ja ten first name do smarty ładuję dopiero tutaj. A co znaczy, że on nie zdąży tego załadować, zanim pokaże mi tamtą stronę. Więc to akurat muszę zrobić przed pokazaniem głównej strony i muszę to za każdym razem ładować z sesji, natomiast na tą chwilę muszę to zrobić w tym miejscu, żeby to miało z ręce i nogi i chciało działać. OK. Się pokazało, witaj Jan, wyloguj, co prawda tutaj kwestia CSS-a, HTML, to zaraz sobie zrobimy z tym porządek. Ale on mnie nie pamięta. On mnie nie pamięta w tej chwili, nie wiem dlaczego. Sobie takie fuj fuj zrobię tutaj. Rzucę sobie całą zmienną sesję na... I ona jest. Czyli to działa, sesja działa, PHP działa. To z jakiegoś powodu nie działa. A, bo nie ID, tylko ja to w sesji nazwałem user ID. I dlatego to nie chce działać. OK, i to nie będzie już potrzebne. OK, teraz żeby to jakoś wyglądało. Wróćmy tutaj do... nav item, a ja nie chcę nav link, tylko ja bym chciał... var brand. No dobra, może inaczej. Zróbmy z tego link, który będzie docelowo prowadził do profilu. Nie chce mi się tracić czas na użeranie się po prostu szukania w tej chwili, co tam powinno być. Więc zakładam, że ten link będzie docelowo prowadził do profilu użytkownika. Na razie nie będzie prowadził nigdzie, czyli zrobimy tak. I powoduje, że wyświetla się już prawidłowo, tak jak... Okej. Te też dwa elementy powinny być na prawo, tam to się da jakoś, znowu, to się da jakoś zrobić.
Dobra, nie będziemy tracić na czasu. Można ustawić to tak, żeby to było wyrównane do prawej. Nie wiem w tej chwili jak, nie chcę mi się tego szukać, a można ustawić to tak, żeby to było wyrównane do prawej. Same te dwa guziki ostatnie. Ok, czy jesteśmy zalogowani, możemy się wylogować. I wyloguj, nie, nie wylogowałem, bo jeszcze nie mam wylogowania. Guzik wyloguj, który jest w templatce. Dalej ma action login. Powinien być action logout. I oczywiście musimy to oprogramować w indeksie. Na szczęście będzie to bardzo krótki kod. Musimy zniszczyć sesję i załadować tą główną stronę. Ok, i no i co się stało? Dobra, prawie działa. Z jakiegoś powodu dopiero po refreshu. Prawdopodobnie dlatego, że on już na tym etapie załadował sobie ten user ID. Więc tutaj musielibyśmy go albo tak, albo właściwym sposobem, powiedzmy, będzie zrobienie tego w ten sposób. Hide location PHP oznacza przeładowanie strony do jakiegoś tam URL-a. Zamykane wszystko, miałem wrażenie, że okno jest otwarte gdzieś. I teraz jak dam wyloguj, ten przeładuje mi stronę i jest to w sumie dosyć bezpieczniejsze niż usuwanie ręcznie z sesji. On tak jakby przeładuje, wymusi na przeglądarce przeładowanie całej strony. Ok, czyli mamy zalogowanie, wylogowanie. I przetrzymanie w sesji też. I teraz tak naprawdę dopiero mając tą podstawę możemy się zabrać za faktyczną funkcjonalność strony, czyli za umawianie wizyt, tak? U góry na pasku kasuję, to zostawię tylko. Okej, i tak, i teraz plan jest taki, żeby po kliknięciu wizyty lekarskiej wyświetlała się lista wszystkich wizyt lekarskich, które ten pacjent ma umówione i dopiero tam zrobimy sobie na dole guzik umów wizytę do lekarza prowadzący do właściwego formularza realizującego zapis, tak? Czyli nowy template w plikach. Nie wiem, jak to się pisze. Ale tak. Okay. I tutaj ładujemy head i foota, tak jak zwykle.
tak jak tam, czyli możemy sobie, nie wiem, wziąć stąd head. Foot to zostaje. I to jesteśmy w kontekście container. Tutaj będziemy chcieli mieć tabelkę. Zrobię takiego małego mockupa. Kota. Dobra. To ma być tylko taki mały mockup, który nam w jakiś sposób tutaj będzie pokazywał, jak ta tabelka docelowo ma wyglądać już po wpisaniu z bazy danych. I będziemy chcieli mieć termin wizyty. Nazwisko lekarza i numer gabinetu na przykład. I tutaj jakiś tam kodowy termin wizyty, na przykład 19.11.2021, nie wiem, 15.00. Wejście 3 na przykład, a tu tak, i żeby do tej strony się dostać, to cała procedura, czyli guzik, który już jest i który kieruje krew, indeks PHP, znak zapytania, action, sposób, a i indeks średniej nomenklatury. Ok, pokazuje nam się lista wizyt. No teraz oczywiście on jeszcze w ogóle w żaden sposób nie sprawdza, czy jesteśmy zalogowani, więc pokazuje mi tylko tą ręcznie wpisaną tabelkę. To jest coś, co gdzieś tam na jakimś etapie na pewno trzeba by sprawdzić. Myślę, że ten link w ogóle nie powinien się, wizyty nie powinien się wyświetlać, jeśli nie jesteśmy zalogowani. I w sumie, skoro mamy tutaj taki podział zrobiony, to dosyć łatwo przenosząc tą część do części dla zalogowanych, możemy zapobiegać wyświetlaniu jej dla osób, które nie są zalogowane. Tak, ja teraz wystarczy, że tutaj się zaloguję. I już ta część jest jak najbardziej widoczna. Okej. Git. Push. Tutaj gdzieś jeszcze ten guzik, który pozwoli nam dodać wizytę lekarską. Przeniesie nas do formularza, gdzie wybierzemy sobie lekarza. A ewentualnie ten formularz można by także zrobić na tej stronie. Czyli można by bezpośrednio na tej stronie pozwolić nam wybrać datę i lekarza. Możemy tak zrobić w sumie.
w tym formularzu, na tej stronie tutaj, pod tą tabelką, albo nad nią w sumie, bo ktoś może mieć dużo wizyt umówionych, na samej górze. W ogóle zapomnieliśmy zrobić tego, bo my jesteśmy w kontekście kontenera, więc powinniśmy mieć wszystkie rzeczy w środku, powinniśmy mieć jeszcze zapakowane w div class row. I tutaj zrobimy podpis. Generalnie nie powinno być dwóch H1 na jednej stronie, ale powiedzmy, że nie będziemy się czepiać. Albo zróbmy po prostu z tego H3 na przykład. Znaczy, żeby było wszystko w pełni, że tak powiem, tak jak powinno być, tak, to powinniśmy mieć tutaj H1. Tutaj H2, nie H3, bo nie powinno się przeskakiwać, pomijać jakby hierarchii. I to by było stricte zgodnie z tym, jak powinno być, tak? Pójdź się do lekarza. I tutaj zrobimy sobie formularz prowadzący do indeks PHP jak najbardziej metodą post. I pierwsza rzecz, to mogę od razu zrobić sobie input type hidden, name, action i value process. Tak, czyli przetwórz wizytę. I teraz chcemy dać, uprościmy sobie troszeczkę ten system, damy tylko możliwość wyboru lekarza i dnia jako daty, bez godziny. A system w takim wypadku nam zaproponuje godzinę wizyty u lekarza. Ja sobie skopiuję może skądkolwiek ten formularz, żeby się trafić. Czyli po pierwsze, no właśnie, ale tutaj dobra, zrobimy tutaj tak, bo lekarze powinni nam się pobierać, tak? Czyli powinniśmy mieć możliwość wyboru lekarza z jakiejś listy. A to będzie troszkę jednak trudniejsze, niż mi się początkowo wydawało. Dobra. No bo trudno oczekiwać od pacjenta, że będzie ręcznie wpisywał nazwisko lekarza. Można by to tak zrobić jak najbardziej, ale myślę, że nie do końca o to nam chodzi. Nam będzie potrzebne coś takiego. O, takie coś. Tak? Czyli żebyśmy mogli tutaj sobie wyświetlić, żebyśmy sobie mogli wyświetlić lekarza z listy. Tak? Będzie można sobie wybrać do jakiego lekarza, których musimy sobie najpierw pobrać gdzieś z bazy danych, a następnie wybrać termin. To są czeki, radio, co nas nie interesują. Jest takie pole, które się nazywa datetime local. Ale coś mi się wydaje, że go nie ma w dokumentacji. No właśnie widzę, że nie ma.
No dobra, jakoś sobie poradzimy. Generalnie input type daytime local to jest uznany typ, który się używa do wyboru daty. On nam się pokazuje z datą, godziną. A ja chcę tylko datę. Dobra, a jeszcze jest stary, a nie wiem, czy nie jest przestarzały, ale samo date. Okay. Dobra, to działa lepiej. To sama data. No dobra, to teraz, żeby jakiś progres tutaj zrobić, to musimy sobie przechowywać lekarzy gdzieś w bazie danych. Tu będziemy musieli ich pobierać i wypełnić tą listę. I będziemy musieli tą listę tutaj lekarzy wypełnić faktycznie istniejącymi lekarzami. Baza, nowa tabela. ID auto increment, tutaj to jest, tak powiem, standard. First name. Last name. Trzeba mu specjalizację dodać. Okay. Bierzemy sobie chociaż jednego lekarza, albo najlepiej dwóch. Dodam sobie dwóch lekarzy i teraz, żeby wypełnić tutaj tego inputa faktycznie lekarzami, jak się przyjrzycie tutaj, zobaczcie te opcje, to można zautomatyzować poprzez pętlę. I teraz musimy w PHP pobrać lekarzy z bazy danych razem z tymi ID, które podstawimy za value. Przekazać całą tablicę lekarzy do Smarty i w Smarty użyć pętli do wyświetlenia ich jako te opcje tutaj do wyboru. Więc przed wyświetleniem listy spotkań czy tej strony musimy przygotować sobie dane, czyli db prepare, miał query najpierw, db prepare select gwiazdka from where będzie where? Nie będzie where. No prepare nie będzie tutaj potrzebny. No dobra, ok. Już robimy tak, to róbmy tak. Execute i result. Query get result.
result. I teraz jest zasadnicza niedogodność tutaj polega na tym, że result to jest nie wielowymiarowa tablica, tylko to jest obiekt klasy MySQL i result, który musimy przeczytać wiersz po wierszu i zapisać te wiersze z powrotem do indeksowanej wielowymiarowej tablicy. Czyli muszę sobie stworzyć najpierw tablicę pustą i następnie while wiersz to jest result fetch asok, to ja wiersze z tej tabeli, czyli jakby z tego wyniku, będę wrzucał tam. Array push do tablicy wiersz. I teraz za każdym razem on mi wyciągnie jednego lekarza z bazy danych jako tablicę indeksowaną nazwami kolumn, czyli ID, first name, last name, i wrzuci mi go do zbiorczej tablicy, tej doktors, która będzie zawierała już normalnie indeksowane jako 0, 1, 2, 3 kolejnych lekarzy, tak? I tą tablicę doktors przekażę do smarty. Teraz mając w smarty już tą tablicę, to mogę sobie wywołać pętlę w miejscu tutaj tego options for each. Teraz zamiast collection podstawiam sobie tą zmienną. Item k nie będzie mi potrzebny. Item nazwa jednego elementu to będzie doktor. I teraz wewnątrz tego mogę się odwoływać do każdego z tych lekarzy osobno pod tą nazwą i wyciągać sobie z nich informacje o nich. Czyli ja będę chciał mieć jedną taką linijkę. Tutaj zamiast tego podstawiony ID lekarza, czyli nie pamiętam, czy selektorem tablicy jest, ale wydaje mi się, że jest kropka. A tutaj będę chciał mieć jego imię i nazwisko, albo jej imię i nazwisko. W miarę możliwości specjalizację też. Specjalizację wcześniej. Okay. Tutaj coś nam nie wyszło. Execute on bool, czyli kwerendę próbowałem wywołać execute na kwerendzie, która zwróciła bool. Bool generalnie to jest zwykle false, a false oznacza, że coś poszło nie tak. Linia 69, czyli tutaj. I ta kwerenda i z jakiegoś powodu. A, słuszna uwaga. Dobra, teraz mamy inny problem. 70 linia result nam się nie zgadza. Okej, tak. Teraz jest okej. Dobra, i o. Za trzecim podejściem, ale działa, tak? Widzicie? Macie internistę i macie kardiologa i mało tego, jak sobie przyjrzycie tutaj się option, to są 1, 2, to są ID tych dwóch lekarzy w bazie danych. Czyli tą część mogę spokojnie wyrzucić i w tej chwili lekarze, którzy funkcjonują w przychodni, będą automatycznie zaczytywani z bazy danych. Teraz, żeby umówić wizytę, znowu git commit push, a żeby umówić wizytę do lekarza, brakuje nam tylko obsługi odebrania tych danych i wpisania ich do tablicy odwołaniem do lekarza i z odwołaniem do pacjenta, tak?
Coś, co jeszcze mogę przekazać przez ten formularz, przez ukryte pole, żeby mieć to z głowy. Mogę to, mógłbym to też pobrać z sesji, ale mogę to pobrać sobie też z tego formularza. Mogę? Nie, łatwiej będzie to pobrać z sesji. Dobra, never mind, nie było tematu. Czyli to wysyła nam do index.php metodą post z action process appointment. Czyli teraz wracamy tu. Szykujemy sobie kwerendę wstawiającą, ale tak, nie mamy tabeli wizyta. Brakuje nam tej tabeli, która definiuje wizyty. I ta tabela będzie miała na pewno ID, bo musi mieć. I teraz będę chciał, żeby ta tabela odwoływała się A do pacjenta i B do lekarza. Tak? Tam jeszcze jest kwestia numeru gabinetu, ale to za chwilę rozbudujemy sobie o to. Na pewno będzie potrzebna data, a może nazwijmy tak, date, to jest typu najbardziej natywne dla PHP jest, jeżeli przechowujecie daty jako timestamp. Timestamp to jest liczba sekund od 1 stycznia 1970 roku czasu centralnego UTC, czyli londyńskiego. I odpada wam problem stref czasowych i wszystkiego innego. On to przechowuje po prostu jako dużego inta, jako liczbę sekund. I w PHP też łatwo się timestampa czyta i obrabia, dlatego ja go tak zostawię. Tutaj będzie... To będzie link do pacjenta, a tu będzie link do lekarza. Linki zostają, czyli to, co będzie odnośnikiem, zostaje jako inty, bo będę się odwoływał do indeksów, które są intami. Teraz coś, co mogę, ale nie muszę zrobić, czyli spięcie ze sobą tych tabel na poziomie bazy danych. Co to mi daje? Pozwala mi zapewnić pewną strukturalność danych, która nie pozwoli wysypać się całej aplikacji na wypadek, gdyby ktoś na przykład usunął lekarza, do którego są przyporządkowane wizyty. I żeby to zrobić, wchodzę sobie, to są dwie metody, ja to najczęściej robię w ten sposób, że wchodzę sobie w widok projektu, bo to tak wizualnie można sobie na to spojrzeć z góry i tu jest taka opcja jak utwórz związek. A klucz odwołujący tutaj to będzie pacjent, nie, przepraszam, pierwszy ma być ten, czyli ID pacjenta, a odwołaniem ma być tutaj pacjent w tabeli appointment. A, brak indeksu. Nie pozwoli mi zrobić, bo te kolumny, które mają być odwołaniem, muszą być indeksami. Ja muszę sobie wrócić tutaj do tej tabeli i na tych dwóch ustawić indeks. Teraz już mi pozwoli zrobić relację. Źle zrobiłem. I teraz tutaj, tworząc związek, ja mogę ustawić, że nie pozwól mi restrict, nie pozwól mi skasować. Co to znaczy? To znaczy, że baza danych na poziomie swoim, nie w PHP, tylko na poziomie bazy danych, nie pozwoli mi na przykład usunąć lekarza, dla którego figurują zaplanowane wizyty, zaplanowane albo nawet archiwalne wizyty lekarskie.
Czyli nie pozwoli mi usunąć z bazy danych lekarza, który ma kiedyś tam w przeszłości miał wizytę albo ma zaplanowane wizyty lekarskie, tak? Update akurat nas nie boli tutaj. Update może zostać, możemy chcieć aktualizować lekarza, natomiast nie chcemy, nie możemy, nie chcemy, żeby można było lekarza usunąć, czy pacjenta usunąć, który ma wizyty, czy lekarza usunąć, który ma wizyty. Natomiast jeżeli byśmy wybrali opcję Cascade, to w takim wypadku, jeżeli byśmy usunęli lekarza, to z systemu usunięte zostałyby wszystkie informacje związane z tym lekarzem, czyli wszystkie wizyty, do których ten lekarz był przypisany. A także kaskadowo prawdopodobnie w takiej sytuacji usunięte byliby wszyscy pacjenci, do których, czyli jakbym tak ustawił, Cascade, tak? Więc no katastrofa, tak? Usunęłoby nam wszystko, co się tyczyło tego lekarza. Natomiast jeżeli nie zrobicie tego, co ja zrobiłem teraz, czyli postanowicie z jakiegoś powodu nie robić tych ograniczeń w bazie danych, to to też będzie działać. Natomiast jeżeli z jakiegoś powodu ktoś usunie lekarza, to musielibyście sami w PHP sprawdzać, czy ten lekarz ma, nie ma na przykład przypisanych wizyt, a jeżeli ktoś by go usunął, a wy byście tego nie sprawdzili, to przy próbie wywołania potem zaczytania listy wizyt, to po prostu SQL waliłby wam błędami, tak? Aplikacja przestałaby działać. Dlatego generalnie to warto zrobić, bo to po prostu w bardzo prosty sposób, bardzo małym wysiłkiem, że tak powiem, zwiększa wam stabilność tej całej aplikacji i zdejmuje wam jeden problem z głowy. Okej, czyli to mamy. Jeden minus tego jest taki, że ja nie mogę sobie teraz z palca stworzyć wizyty bez podania lekarza i pacjenta. Czyli nie mogę sobie podać jakiejś testowej wizyty, nie podając pasującego do niej lekarza i pacjenta. Natomiast ten. I teraz dla uproszczenia ja zrobię to w taki sposób, żeby on umawiał tą wizytę na 8 rano. Zaraz zrobimy taką opcję, żeby sprawdzał wolne terminy, ale na razie będzie umawiał tą wizytę na 8 rano. I teraz szykujemy sobie kwerendę do bazy. Kwerenda insert into ID date okay. ID to będzie 0, bo to jest autoinkrementacja. Date to zaraz musimy, to będzie, ale to będzie chyba jako string przekazane. Jeszcze sprawdzę. Nie, to będzie jako int, bo to jest timestamp, więc to będzie szło jako int. Czyli i. I tutaj to też będą dwa inty w sumie. Czyli dwie liczby całkowite. Ja tutaj na razie dam tak jak jest. Zobaczymy co to da, a potem będziemy najwyżej przetwarzać to tak, żeby ustawić godzinę. Godzina jest zapisana z formularza jako date. Data w sumie date. ID pacjenta wyciągniemy sobie z sesji, bo pacjent, żeby dojść tutaj, powinien być zalogowany, czyli ja mogę sobie z sesji wyciągnąć jego user ID. Bo wiadomo, że pacjent umawia siebie, a nie kogoś innego. Natomiast lekarza muszę sobie zaciągnąć z tego selecta, on brakuje mu name. I w ten sposób mam całość. Kwerendę mogę wykonać. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie.
Execute i chcemy wrócić do listy lekarzy. Do listy wizyt. Tu jest jeden problem, że musimy drugi raz zaciągnąć całe to. Właśnie się zastanawiam, jak to zrobić. Bo chcąc pokazać teraz listę wizyt, to ja muszę z powrotem zaciągnąć całą listę lekarzy jeszcze raz. Więc ja może po prostu zrobię tak jak tam przekierowanie, żeby mi coś lepszego przyjdzie do głowy później. Feeder. Cache. Index.php, ale z... Zobaczymy, czy to tak zadziała, a jak nie zadziała, to będziemy się martwić. Dobra. I teraz odświeżę sobie stronę. Biorę sobie jakiegoś lekarza, wybiorę sobie datę na 13. A, guzik. Mały szczegół. Mała rzecz. Ok. Teraz. No dobra, przeleciało. Zobaczmy, czy... O, stworzyła nam się wizyta, natomiast data nie została prawidłowo sparsowana. I mamy takie coś, jak mamy. No dobra, no to spróbujmy w takim razie. Zróbmy sobie tam debugger breakpointa i zobaczmy, dlaczego tak się stało, jak się stało. I co z tym możemy fantem zrobić dalej. Teraz zobaczcie. Mnie bardziej interesuje, co dostałem z formularza. I tu widzicie, data wychodzi w takim formacie, a ja ją próbowałem zapisać jako int. I prawdopodobnie to cały ten ambaras. Muszę zamienić to na timestampa z tego, co tutaj, z tego stringa, który jest tutaj. Muszę zrobić po prostu timestampa. To nie do końca o to mi chodziło. To jest odwrotność tego, co ja chcę uzyskać. Ale mi się mózg zawiesił. Tak, a to jest JS-a, a nie JS-a.
No dobra, może on to złapie. Zobaczymy. Jest ta funkcja time, niby jest uniwersalna. Zobaczymy. Okay. No teraz chyba będzie dobrze. No nie. Chociaż timestamp był dobrze policzony, bo widziałem, że bo widziałem w debugerze, że był prawidłowo policzony. Możliwe, że on ma problem, że to jest za długie i mu się to nie mieści jako int. Wstawmy to jako stringa, zobaczmy, czy on będzie w stanie może wtedy to łyknąć. Zrobię jeszcze raz na przykład breakpoint, odpalę debugger. Timestamp jest generowany prawidłowo, ale on się prawdopodobnie nie mieści w incie i dlatego ten bind param nie zadziałał. Query bezbłędnie poszła. Teraz ten mi trzyma. Ten bugger mi trzyma PHP admina. Nie. Że nie pamiętam, żebym się kiedyś tak na takiej prostej rzeczy zawiesił. Czy ktoś z Państwa ma jakiś pomysł, co tutaj jest nie taki, dlaczego on nie zapisuje tego timestampa tak jak powinien? Szczerze mówiąc, mam tutaj jakiś rozjazd. Nie wiem, skąd mu się to bierze. To nie działać tak.
Nie mam pomysłu. Timestamp jest prawidłowy. Postawiony we właściwym miejscu. Zrobię taki. Dobra, proszę Państwa, może tak, zrobię sobie przerwę. No dobra, oczywiście zrobiłem przerwę i wszystko zaczęło działać. Coś, czego nam brakowało tutaj do szczęścia, to funkcja SQL-a, która konwertuje mi tego timestampa na właściwą format. I teraz już w bazie danych jak najbardziej pojawiły się dwa spotkania. Akurat jedno i drugie, jeden z 20, drugi z 22, nieważne, działa. Skomituję to i zajmę się wyświetlaniem tych spotkań, tych wizyt. Jest pewien pomysł z mojej strony, żeby to zrobić docelowo inaczej, to znaczy projektując czy zarządzając taką przychodnią, przyjmujemy, że pewne zasoby lokalowe są stałe, czyli możemy uznać, że jakiś gabinet mamy, a lekarz przychodzi danego dnia na daną godzinę do pracy i o danej godzinie wychodzi. Czyli teoretycznie moglibyśmy, znając lekarza i jego grafik pracy, przygotowując powiedzmy na następny miesiąc wizyty, przygotować, strzelam co pół godziny albo co godzinę, spotkania czy tam wizyty puste, bez pacjentów, ale z wybranym już lekarzem i gabinetem. I wtedy pacjent mógłby sobie wybierać z tych wizyt. I myślę, że gdzieś tam na jakimś etapie tej aplikacji tak zrobimy. Natomiast na tą chwilę spróbujmy wyświetlić te, które są tutaj. Wyświetlanie jest tutaj. Na razie tylko lekarzy wybierał. Teraz chcę, żeby mi też pobrał wizyty. Pytamy tylko o wizyty dotyczące tego pacjenta, bo wizyty innych pacjentów nas nie interesują. Podstawiamy sobie pod tą zmienną wyciągnięty z sesji ID. Wykonujemy kwerendę. Następnie to samo co tam, czyli ściągamy do tabelki samo w zasadzie co robiliśmy tutaj z lekarzami, tak? Tylko że tutaj będzie różnica taka, że to będzie taka tabela, natomiast to będzie praktycznie takie samo. Połączeniem nazwy tej tabeli, do której importujemy. I na koniec w ten sposób wysyłamy to do Smarty.
I teraz w samej templacji możemy tutaj sobie podstawić do tej tabeli właściwe informacje już. Kopiujemy sobie to i po prostu podstawiamy z tabeli informacje, czyli zamiast tego date zamiast tego tu będzie pewien problem. Bo jak ja podstawię tak, to ten gabinet na razie zostawię, bo nie mam jeszcze gabinetu w bazie danych. Jak ja to zostawię tak, jak jest teraz, dobra, już nieważne. Mogłem sobie krótszy wyraz wybrać, nie? Tu jest dobrze, tu jest dobrze, tu jest dobrze. Gdzie jest jeszcze? A tu jest, dobra, widzę. Dobra, ale on ich nie znajduje z jakiegoś powodu. To jest pytanie, czy jest pusta. Dobra, zróbmy tak, tu debuga. Pusta tabela. A, nie zrobiłem jednej rzeczy. Tego. Dobra, mam pobrane wizyty i teraz tak, nazwisko lekarza nie mogę tak sobie po prostu pobrać, bo w tej tablicy, w tej tabeli nie mam nazwiska lekarza, mam tylko jego ID. Teraz, żebym mógł pobrać nazwisko, muszę wykonać kwerendę, szersze zapytanie o drugą tabelę, tak? Teraz już tutaj nie wiem, czy mi to tak ładnie pójdzie, bo SQL-a to aż tak dobrze nie znam, ale spróbujemy. Ktoś z Państwa się lepiej czuje w bazach danych? Tak, to left join to tyle, to ja się jeszcze pamiętam. Left join, nazwa doktor, tamta tabela. On. Jakoś tak, nie? Dobrze powinno być, nie? Ja zrobię sobie breakpointa, zobaczę, co on mi zwróci. I czy faktycznie wszystko, co chciałem. Nie dobrze. Win param on bull. Dobra, jeszcze raz. Violowi się nie spodobało to, co ja zrobiłem.
ale nie mam czystego errora tutaj w MySQL-u. No chyba tak, tak trzeba będzie zrobić, bo inaczej to nie będziemy siedzieć nad tym tydzień. I zrobimy sobie tak. Dobra, do tego momentu działa. No, tak mi się też wydaje, że where musi być na końcu teraz, tak z perspektywy czasu. Czyli to... Tu. Jedna rzecz, która mi przychodzi do głowy, że będziemy mieli dwie kolumny ID, ale chyba nie będą nam potrzebne. Trzeba będzie potem to zmienić. Że tak mi się pozwoli to zrobić. Będzie mi potrzebne do odwołania spotkania appointment ID. Jest ok, czyli to też można jeszcze. OK, i teraz możemy się odwołać przez szablonie. Nie przez doktor, tylko przez last name, first name, last name. OK, to działa. Gabinety. No i teraz jest, mówię, teraz jest kwestia taka, jak do tego tematu podejdziemy. Bo możemy stworzyć jak najbardziej tablicę słownikową, nawet musimy z gabinetami, gdzie będzie ID, numer gabinetu i tyle. Natomiast trudno oczekiwać od pacjenta, żeby wybierał sobie gabinet na etapie rejestracji wizyty. Idiotyczne. Teraz, żeby móc jakoś panować nad tym, żeby nie dało się zarejestrować do tego samego gabinetu albo do tego samego lekarza na tą samą godzinę, to możemy się pokusić o to, żeby wpisać do... Znaczy moglibyśmy zostawić to tak jak jest i ustawić unikatowy klucz obejmujący lekarza, gabinet i termin. Wtedy system nie pozwoliłby wprowadzić do baz danych drugiego wiersza, w którym byłby ten sam lekarz, ten sam termin i ten sam gabinet. Ale już nie zapobiegnie nam to wprowadzeniu tego samego gabinetu na innym lekarzu. A więc zastanawiam się nad takim rozwiązaniem, żeby wprowadzić do bazy danych puste wizyty z określonym lekarzem i gabinetem dla danego dnia. Czyli wiedząc, że mamy gabinet lekarski numer 23 i wiedząc, że mamy panią doktor Janinę, to na cały miesiąc skryptem wygenerować jej puste wizyty lekarskie w tym gabinecie, powiedzmy co godzinę, przez 8 godzin dziennie. Na 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 i 15. Wtedy pozwolić pacjentowi wybierać z tych pustych wizyt. Tak? Czyli pokazać pacjentowi wybrać sobie najpierw do jakiego lekarza chce się wybierać, a następnie wyświetlić mu jako listę wszystkie puste terminy, które ten lekarz ma dostępne, a jednocześnie będziemy też mieli przechowane bazy danych, w jakim gabinecie tym jest. Tak przynajmniej na pierwszy rzut oka, tak jak na to patrzę, rozwiązujemy sobie dwa problemy od razu. A tworzymy inny problem, to znaczy musimy przygotować sobie od jakby zaplecza system, który automatycznie wypełni nam na przykład na cały bieżący kury wszystkie terminy dla danego lekarza z danym gabinetem. Tak, musimy sobie jakiś taki skrypt przygotować, który nam wypełni ten i podstawi zamiast pacjenta faktycznego jakiś tam minus 1 albo 0 na przykład ID, który
oznaczało, że ten termin jest wolny, tak? Okej, okay. No to spróbujmy coś takiego zrobić. To jest rozpoznanie bojem, nie wiem czy to wyjdzie, zobaczymy. Pierwsza rzecz, spróbuję sobie dodać takiego specjalnego pacjenta. Specjalnego pacjenta, który będzie służył do zaznaczenia, że ta wizyta jest pusta. Nie wiem, czy mi to pozwoli zrobić w ten sposób. Password w ogóle nie będzie mi potrzebny. Ok, pozwolił mi. Ok, ale dał mu ID 9, nie wiem czemu, a ja chcę mu dać... Ok, jest. Mamy specjalnego pacjenta, który ma ID 0. Na pewno nie zostanie to ID nikomu już nadane, bo następne ID, które będzie w tej tabeli nadane, to będzie 3. I teraz możemy sobie zrobić w taki sposób, że system będzie rozpoznawał, że jeżeli do wizyty jest przypisany pacjent o ID 0, to znaczy, że wizyta jest pusta i czeka na pacjenta. Dobra, to mamy jedną rzecz rozwiązaną. A drugą rzecz, którą musimy rozwiązać, to jest lista, tabela z gabinetami. Zrobię jako varchar numer pokoju, powiedzmy, nie wiem, 10-oznakowy, bo może się okazać, że będzie to na przykład pokój, nie wiem, 409A albo 409A łamane na 1. Kto był w polskich szpitalach, wie, jak często fajnie są nazywane pomieszczenia. I w zasadzie tu chyba nic więcej nie ma. Można by się gdzieś tam na etapie rozwoju projektu pokusić o specjalizację pomieszczeń, czyli o przygotowanie pomieszczeń pod konkretnego lekarza, czyli na przykład pomieszczenie dla lekarza internisty osobno. Dobra, teraz wracając do wizyt, ja sobie te dwie wizyty wywalę stąd na razie i zmodyfikuję tą tabelę w taki sposób, żeby dodać miejsce na pokój, w którym wizyta się odbywa. I dopiąć relację do tamtej tabeli z pokojami. OK. No i teraz wpiszę sobie jakiś tam pokój domyślny, żebyśmy mieli z czego w ogóle wybierać. Dobra, będzie się nazywał 23A, bo tak. OK, i teraz tak, moglibyśmy sobie w SQL-u te wizyty porobić. W sumie może tak, może zróbmy sobie kilka tych wizyt w SQL-u. Sprawdzimy możliwość za rejestracji pacjenta na te wizyty, a potem spróbujemy dopiero zrobić zaplecze, gdzie będziemy te rzeczy generować. Ja sobie wejdę teraz w wizyty i wstawię do nich. Na jutro niech będzie, na jutro, na poniedziałek. Na poniedziałek. Ktoś to wymyślił, te suwaki, to miał coś z głową, nie? Na 8 rano wizytę. Pustym pacjentem. Do tej pani doktor drugiej. Do tego pokoju. I drugą od razu też, a co mi tam?
na 9. Znowu. Pusty pacjent, ta sama pani doktor i ten sam pokój. Konej. O, i co? Dlaczego ja mu dałem? Oje, coś zepsułem. Nie miał być unikatowy, a ja go zrobiłem unikatowym chyba. Zamiast go zrobić indeksem, to go zrobiłem unikatowym. No, tu zrobiłem go jednoznacznym, on nie miał być jednoznaczny, on miał być tylko indeksem. Ok. No dobra, mamy pierwszy wolny termin, ja go tylko sobie skopiuję i zrobię jeszcze tam na 9. Na 10. I teraz ta zmiana wymusza pewną zmianę tutaj, całego tego layoutu, bo nie będziemy wybierać lekarza i daty, tylko będziemy chcieli wybrać lekarza i jakby przejść do następnego kroku, w którym system pobierze nam wolne wizyty dla tego lekarza, wyświetli, pozwoli nam jedną z nich wybrać, tak? Czyli usunę sobie z formularza tutaj datę. I też zmienię troszkę nazwę tej akcji na find appointment. On szukał teraz wolnego terminu. To jest na razie nieużywane, ale nie będę tego jeszcze w tej chwili wrzucał, bo to mi się przyda do samego zapisania spotkania do kalendarza tej wizyty. Case find i tutaj będę chciał przede wszystkim załadować templatkę, ale najpierw, żeby ją załadować, przez z bazy danych pobrać dla tego lekarza wolne jego terminy, tak? ID lekarza będę miał stąd, z tego selecta. Ono będzie pod nazwą doktor, do pobrania przeze mnie. Czyli mogę sobie przygotować kwerendę. Równa się, tak, and, tak, i jeszcze teoretycznie powinniśmy sprawdzać, co, data jest w przyszłości, tak, bo inaczej by nam pokazywał wizyty na przykład z przeszłości, tak, czyli date. Nie wiem, czy to zadziała, ale może zadziała, nawet powinno zadziałać od now. Jak nie, to zaraz zobaczymy oczywiście ulubiony błąd pod tytułem bull i tak dalej. Query bind parm i bindujemy sobie tutaj naszego lekarza
z formularza. I tego, który pacjent wybrał. Execute. To już jest standardowy getResult. I wypchanie tego do jakiejś tam tabelki. Może się nawet tak samo nazywać, nie ma żadnych tutaj. Jeżeli to zadziała, to na koniec sign. I do tej templatki jeszcze nie mam, ale teraz ją zrobię. To jest standardowa góra i dół. I tu będę chciał jako listę wyświetlić. Musi czerwono świecić. Sygnalizuje gdzieś problem, ale ja go nie widzę. Gdzie? Tu, dobra, widzę. Dzięki. Tu. Teraz mu się zrobiły trzy problemy. Nie query, tylko prepare. Okej, teraz będzie dobrze. A query to jest, jakbyście chcieli kiedyś robić, to query to jest surowa kwerenda bez podstawiania wartości w ten sposób. Się śmieję, że to jest taki typowy poziom szkolny, ale nie polecam, bo jest dużo mniej wygodna i tak naprawdę jak się wyciągać i parsować zmienne, to nie ma w tym nic fajnego. Ok. Teraz, żeby wywołać... Aha, to powinno się dać wywołać stąd. No dobra. I tak, wizyty. Biorę sobie lekarza, umów wizytę. Dobra, wyświetliła mi się ta templatka, tylko tu w środku jeszcze nic nie ma, bo ja muszę teraz dopiero przejechać sobie po... I teraz w środku w tej pętli. Ja sobie na razie je tylko wyrzucę na ekran same daty, bo chcę zobaczyć, czy to działa w ogóle. Klamerki. Tak, są daty wizyt. I wiedząc, że to działa, to już mogę sobie na spokojnie w sumie to jest przed, to jest za. Nie chciałem. Nie tak chciałem. I to będzie data. To będzie też gabinet. Tutaj znowu będziemy musieli rozszerzać tą kwerendę, dlatego że to mi datko ID.
To też mi da tylko ID. Tak? Czyli nie mam. Nie mam. Nie mam nazwiska lekarza, tylko mam ID, więc znowu muszę rozszerzyć kwerendę o tak jak w tamtym, tak jak w tamtym, jak pytaliśmy o tego, tak samo tutaj o spotkania tutaj, tak samo musimy tutaj zrobić szersze zapytanie, czyli dołączyć na pewno lekarza. Wydaje mi się, że jeszcze też, no tak, na pewno będziemy musieli pokoje też dołączyć. I to przed where miał być, where miał być na końcu. To też. Jak samo na tej samej zasadzie jak jest tutaj, dołączamy pokój. I wtedy możemy się odnieść do lekarza. Do lekarza przez. Imię i nazwisko, normalnie, nie po ID. A do pokoju przez, tak jak on figuruje w bazie danych, w swojej własnej tabeli, tak kolumna nazywa się, room number. I w tym momencie tak, widzimy już lekarza i widzimy normalnie zapisany gabinet. No i teraz jakiś guzik wyboru by się przydał, tak? Że chcemy taką wizytę sobie zarezerwować. Tutaj są dwie szkoły. Możemy zrobić to przez zwykłego getta i tak będzie chyba najprościej. Czyli zrobić z tego zwykły link, a który będzie się odnosił przez kwerendę do, znaczy przez getem, zapisując sobie ID pacjenta, ID tego umówionej wizyty i tyle. Bo drugą metodą to musielibyśmy całego forma tutaj kleić. Myślę, że to byłoby troszeczkę przesadą. Więc taka prostsza metoda polegałaby na tym, że tutaj robimy sobie button. Zarezerwuj termin. I cały ten button pakujemy w linka. Do index PHP. Action. I end, żeby podać drugą zmienną ID. I tutaj możemy sobie podciągnąć wyciągnięte z tego. Wyciągnięte z bazy danych ID. Tak, bo tutaj specjalnie żeśmy je wyciągali pod osobną nazwą, żeby móc się do niego odnieść. Wizualnie to będzie wyglądało tak. Nie ma button class. Button primary, żeby jak to nie wyglądał. O, lepiej. Nie wiem w sumie, czemu zrobił taką dużą kolumnę. Nie wiem, z czego to wynika. Ale już trudno się mówi. I teraz, jak najedziecie na te linki, to zobaczycie tutaj na czarnym tle w tym miejscu, że każdy z tych guzików ma inny link. Różni się tym ID. Tak? Teraz wystarczy, że ja sobie to przeczytam w indeks PHP i mogę przypisać pacjenta do tego terminu. Czyli
Wracamy tu. Tu. Nie proces, tylko jak ja tam dałem. Bóg. I teraz możemy sobie wyciągnąć ten ID i wyciągnąć sobie pacjenta i podmienić pacjenta pustego na pacjenta właściwego, ale to nie będzie insert już teraz, bo tam jest, już funkcjonuje to spotkanie, więc nie możemy dodać nowego w to miejsce. Zamiast tego będziemy robić update i będziemy chcieli ustalić pacjenta. Powiedzmy, ja sobie ustawię tego tutaj. Tak. Będziemy potrzebować takiej kwerendy. Update. Appointment. Set. Set. Na. Tutaj będzie ten patient ID, który sobie wyciągniemy z sesji. Where. ID i to sobie z kolei wyciągniemy z formularza, z tego linka, który gdzieś tam przyszedł, tak? A print param to zostaje user ID, natomiast tutaj podstawiamy requesta, to pole się w formularzu nazywa. Znaczy pole, tutaj appointment ID po prostu, samo ID. Może inaczej ja to zmienię, żeby to było bardziej jednoznaczne, czyli dokleję tutaj do linku jeszcze to. To całe uznam za właściwą nazwę. I wtedy mogę to podstawić o tak. I to mi podstawi i podmieni, umówi pacjenta na tą wizytę i wróci na stronę z listą wizyt. Czyli teraz tak, żeby to przetestować, nie mam żadnych wizyt umówionych, wybieram sobie lekarza, umów wizytę, mam dwa dostępne terminy na 8 lub na 10, wybieram sobie na 10 zarezerwuj termin, bach, działa, za pierwszym razem, sam jestem w szoku. Tak, mamy umówioną wizytę do pani doktor na godzinę 10, do gabinetu numer 23, tak, wszystko jest cacy. Tutaj moglibyśmy się jeszcze pokusić o opcję odwołania wizyty, tak? Czyli jeżeli pacjent chce zrezygnować z wizyty, którą gdzieś nam już przysługuje i ma przypisaną, to może bym proponował, żeby tak, ja tu zatrzymam.